Proszę Państwa, co? Jesteśmy w Warszawie. Co się słyszy? Żebraków katolickich 100. Proszę Państwa, świadków Jehowy tu w Warszawie nie ma. Oni tylko stoją czasem na przystankach, bo nie mają nic do stracenia. Są bardzo daleko stąd, w Angloameryce, Białystok. Przyszłe ziemi obiecanej, która przeżyje Armagedon, jeszcze wcześniej wielki ucisk i zagładę tej waszej religii, proszę Państwa, do której większość należy tego wszystkiego, bo aż, proszę Państwa, 95%. Angloameryka, Białystok jest bardzo daleko stąd, bo od 1444 km do 185 km, co jest naprawdę bardzo daleko, do 185 km, ale Państwo nie macie nic do stracenia i możecie jechać do Angloameryki, Białystok, dosłownie i dokładnie sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina, co 2 godziny, a ostatni do Angloameryki, Białystok, do ludzi prawosławnych, pojazd Państwo macie o 23.45. I tam są ludzie bardzo gościnni, bardzo kulturalni, oni by Ci oddali wszystko i duszę. Nic nie przeliczają na grosze, no bo tutaj wiecie Państwo, w świecie katolickim, gdzie jest mydło i powidło, proszę Państwa, człowiek jest nikim, człowiek jest niczym, tu tylko się grosze liczą. Niech Państwo pojadą do Mareczka, to Państwo zobaczą, co jest warte zachodu, co jest w życiu najważniejsze, że tylko grosze się liczą, podczas gdy oczywiście dla człowieka cywilizowanego powinna się liczyć miłość, zasady, przyjaźń, proszę Państwa. Natomiast tutaj, proszę Państwa, w Jeziorze Kłamców, tutaj, które jest przy wejściu do metra polskiego, gdzie dzisiaj kartę polską sobie załatwiłam, proszę Państwa, kartę warszawską, tu przy metrze, proszę Państwa. Możecie Państwo sobie tu popatrzeć na bardzo wielu biednych, głodnych, chłodnych ludzi, którzy po prostu nawet nie mają co jeść. Także zapraszamy Państwa tutaj w Warszawie.